Dzień dobry, witajcie serdecznie. Zawód networker, tak nazywa się ten kanał. Przede mną siedzi Edyta Frankiewicz. Fajnie, że z nami jesteś i na pewno to już zasubskrybowałaś, a ty przystojniaku też. Ja mam na imię Paulina Pietrucha, bo pewnie Edytka zapomni mnie przedstawić, więc... Sektor medycyny prywatnej, a MLM. MLM, Edytko. MLM jako narzędzie sektora medycyny prywatnej. Co ty nam na ten temat możesz powiedzieć, bo to jest nasza branża, więc gdybyś mogła przybliżyć ten temat. Dlaczego? Co medycyna prywatna ma wspólnego z sektorem MLM? Może zacznę od tego, że odkąd żyjemy w czasach tak zwanych pandemicznych, ale myślę, że to było już dużo wcześniej, to pandemia tylko to pokazała, a to naprawdę się działo wcześniej, tylko my może nie zwracaliśmy na to uwagę, bo tak dużo media o tym nie mówiły, że generalnie służba zdrowia, ta, na którą płacimy składki jako przedsiębiorcy, działa, delikatnie mówiąc, tak sobie. Nie będę tutaj w ogóle mówić, jakie są terminy do specjalistów, bo w ogóle mnie to nie, jakby nie. Natomiast taki jeden obraz mi przyszedł, nie mam koleżanki, która korzysta lub prowadziła ciążę w państwowych, że tak powiem, na NFZ. Nie znam. Wszystkie, jak jeden mąż, a to nie był jeden mąż, to było wielu mężów, dzieci swoje oddałyśmy w ręce, zdrowie swoje i naszych nienarodzonych jeszcze wtedy dzieci, w ręce prywatnych lekarzy, prywatnych gabinetów. Położnych. Chciałyśmy mieć obsługę naprawdę godną, chciałyśmy się po prostu czuć bezpiecznie. Myślę, że to jest ten główny wymiar, bezpieczeństwo. I teraz widzę, jak bardzo pokazuje mi się ta korelacja pomiędzy brakiem bezpieczeństwa, a wzrostem i bardzo dużym rozwojem firm działających w sektorze multilevel marketingu, czyli zaopiekowanie zdrowotne jest oddane trochę w ręce zwykłych ludzi, bo babcia wiedziała, jak leczyć moją mamę, prababcia wiedziała, jak leczyć moją babcię, i lekarz to był tam 7 wiosek dalej, tak? Bo one wiedziały, jak się odkwaszać, jaką dietę, jak dużo kiszonek jeść, jak co na ucho, to tam anginka do ucha, tak? A sok z malin, a czosnek. Wszystko to wiedziały, miały te zasoby. Potem zapomnieliśmy, wykasowali nam tą zdolność, że naprawdę i wmówili, że o, teraz to wszyscy Polacy są lekarzami, każdy się zna. Ale przecież to jest moje zdrowie. Jak mogę się nie znać na swoim organizmie? Ja się tym interesuję. Ja czytam, ja nie muszę studiować medycyny, żeby się znać na swoim ciele, z którym jestem każdego dnia, że tak powiem, w stałym kontakcie. Więc to, że medycyna taka... klasyczna, konwencjonalna. Konwencjonalna, dziękuję bardzo Pani. Brawa dla tej Pani, subskrybujcie ją, ona naprawdę ma pamięć. Elokwentna, naprawdę kulturalna, miła. Cudny orzeszki. I ta służba zdrowia, jaka to mówiłaś? Prywatna. Konwencjonalna. A, konwencjonalna. Dziękuję. No to ona tak troszeczkę nie daje rady. I to, że mamy dostęp do naprawdę świetnej jakości suplementów, witamin i różnych narzędzi, również badań, które możemy wykonać samodzielnie, wysłać do laboratorium i poczekać na wyniki, a nie musimy iść do lekarza, czekać na skierowanie, co on nam powie i domyślać się, co on czuje, co naszemu ciału jest potrzebne. Jakby dlaczego inny człowiek ma wiedzieć o tym, co jest mi potrzebne? Oczywiście, że parę objawów może świadczyć o czymś, czego nie wiem, ale ja jestem w stanie to wyczytać, nauczyć się, skonsultować też z innymi ludźmi. Jest bardzo dużo dostępnych, mądrych książek. Nie mówię tutaj o takiej
przed laty to było faktycznie, o doktor Google, doktor Google. Naprawdę jest w internecie bardzo dużo mądrych, wartościowych źródeł, których można czerpać. Wiele lekarzy ma swoje blogi mądrych, którzy piszą naprawdę takie informacje, które są trudno dostępne u lekarza, który siedzi 10 godzin w swoim gabineciku i tam ma 7 minut na pacjenta, bo to chodzi też o tą dostępność i o ten czas, o to zaangażowanie, które damy pacjentowi czy naszemu klientowi, tak? To jest ta obsługa. I teraz człowiek, który wchodzi lub styka się z MLM-em i z osobą, która się tym zajmuje profesjonalnie od lat, i ja jestem w branży zdrowia od 12 lat, wyciągnęłam siebie i swoje dzieci z bardzo poważnych chorób, tylko zmieniając styl życia i włączając naprawdę bardzo dobre jakościowo suplementy. I jest to, wiem, że jest to możliwe i umiem to zrobić, bo jestem wciąż na wykładach, na szkoleniach, na sympozjach naukowych i tak dalej. To się naprawdę wydarza i wszyscy, którzy pracują w tej branży, są szkoleni. Myślę, że mamy dużo więcej szkoleń niż lekarzy, którzy siedzą w gabinach i nie mają na to tak naprawdę czasu. Więc ten styk, kiedy człowiek trafia i jest zaopiekowany i może naprawdę dostać rozwiązanie swoich problemów, to jest największa wartość, jaką dzisiaj możemy dać ludziom, dać im narzędzie do rozwiązania ich problemów. I bardzo często wyciągamy tych ludzi poprzez danie im tej możliwości naprawdę odżywienia swojego ciała, wyciągamy ich z miejsca, gdzie już stali przed ścianą i była diagnoza, tak? Wyciągamy ich, odsuwamy ich i słuchaj, to koło ratunkowe jest naprawdę, możesz tutaj jeszcze wyjść na brzeg i nie musisz się topić w tych wszystkich chorobach i diagnozach. Więc ja widzę ogromną rolę właśnie ludzi, którzy my mamy niesamowite zasięgi, że nie musimy czekać na termin 3 miesiące. Ja nie mam takich długich terminów. Mój kalendarz owszem jest zagospodarowany, ale to jest naprawdę w kwestii dni, gdzie się można umówić i spotkać, tak? Ty też myślę, że masz podobnie, że nie czeka się do ciebie na sierpień 2022, tak? Parę lat temu przydarzyło mi się zapalenie piersi. Pojechałam do szpitala państwowego i powiedzieli, pani nie jest w ciąży, pani nie karmi, jakby nie możemy pani obsłużyć. Tak. I dobrze, że byłam z moją siostrą, bo byłam w takim stanie, że nie byłam sama, nie mogłam prowadzić samochodu z bólu i tak się bardzo źle czułam. I znalazł, to była sobota wieczór, pamiętam jak dziś, znalazłyśmy prywatny szpital, który odbierał porody. Dzięki tylko temu zadzwoniłyśmy tam i mieli przekierowanie po prostu do lekarza do domu. No bo w każdej chwili pacjentka, która płaci kilkanaście tysięcy za poród, no to wiadomo, musi być przyjęta, więc mieli to przekierowanie. On odebrał ten telefon, otworzył mi szpital i to było jakby mnie przeniesiono do innego świata. Z tego szpitala wielkiego klinicznego w Krakowie, ja nie mówię tutaj o naprawdę Koziej Wólce, za przeproszeniem, pozdrawiam wszystkich z Koziej Wólki, natomiast ja jestem z Krakowa, to była klinika krakowska, tak? Najbardziej znany szpital ginekologiczny. Pojechałam do prywatnego, to było tak, wiecie, jakbym wyszła, nie wiem, z GS-u do najnowszej galerii w Dubaju, tak? Z tu rozświetliły się wszystkie światła, byłam sama w tym szpitalu, pan doktor mnie przyjął, oczywiście zrobił zabieg, który pozwolił, ulżył mojemu cierpieniu i zaopiekował się mną. Oczywiście zapłaciłam za to adekwatną kwotę do ulgi i do usługi, tak? Ale ja wtedy bym oddała dużo więcej za to, żeby przestać cierpieć, tak? Żeby móc wrócić do normalności. Więc to są dokładnie to, co powiedziałaś. Jeżeli bym nie miała możliwości finansowej jechać do tego szpitala, to ja nie wiem, co by się ze mną stało. Prywatny sektor mnie uratował. I oczywiście, że w ekstremalnych sytuacjach należy jechać do lekarza i nie mówimy tutaj, że MLM rozwiąże każdy problem, więc nie będziemy odbierać porodów i przyszywać urwanych nóg. Absolutnie. Natomiast sytuacje chorób takich i takich stanów, kiedy organizm wymaga
powrotu do balansu, wymaga odżywienia, wymaga regeneracji, jakichś zaburzeń, takie, które się pojawiają, które są już symptomami takimi, że coś tam się dzieje, organizm nam pokazuje, a nikt nie potrafi wyłapać tego momentu, naprawdę odżywienie i oczyszczenie organizmu i wygaszenie stanów zapalnych są absolutnym kluczem. Ważny jest też dla mnie taki aspekt, że lekarze, ci, którzy są bardzo świadomi i widzą, że to nasz styl życia i nasz talerz nas kieruje na pewne oddziały i do pewnych klinik, oni już o to bardzo głośno mówią i zaczynają też wspierać MLM-y, dlatego że my mamy ogromne zasięgi, my trafiamy do tysięcy, do milionów ludzi, bo tak jak w poprzednich odcinkach, które możecie oglądać subskrybując nasz kanał lub słuchając nas na naszych podcastów, to MLM-y są bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby rozprzestrzeniać dobrą nowinę, ten szeptany marketing, o którym mówiłaś, i lekarze naprawdę wchodzą i chcą wspierać swoją wiedzą, bo już nie chcą wspierać tego drugiego sektora, tak? Ja bardzo polecam doktora Paula Claytona, który skończył z wyróżnieniem farmakologię medyczną na Uniwersytecie w Edynburgu, a następnie uzyskał tytuł doktora i on wspiera bardzo mocno naszą firmę, jest ojcem wielu naszych produktów i również możecie poczytać jego artykuły w prasie polskiej, jest miesięcznik, który drukuje artykuły doktora Paula Claytona i jest właśnie takim przykładem tego, jak bardzo znane osoby, które są w setce najlepszych lekarzy na świecie, doktor Paul Clayton, właśnie swoją wiedzą i swoim doświadczeniem wspierają firmy i używają ich jako narzędzia. On bardzo pięknie kiedyś powiedział na wykładzie, ktoś go zapytał, czy pan doktor nie sprzedał się firmie? A on mówi, ja mam 70 lat, mnie nie można kupić, moje CV i mój dorobek, ja już naprawdę nie muszę pracować. Ja naprawdę nie muszę pracować. Natomiast ja wykorzystuję firmę po to, żeby moja wiedza i moje zasoby i mojego zespołu, z którym pracuję, mogła być szeroko do ludzi wpuszczona, a nie zatrzymana gdzieś przez koncern farmaceutyczny, który no nie wiem, gdzie by był jego interes, jakby ludzie nagle wygasili swoje stany zapalne, właśnie się mądrze suplementując niezbędnymi, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 i nie używając na przykład tabletek przeciwzapalnych, tak? Do zobaczenia!